Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Aniuś Anna. Dziś jest piątek, 10 dzień grudnia i jest godzina 8 rano. Także dzisiaj znowu do Was bardzo wcześnie przychodzę, ponieważ mam taką możliwość zwyczajnie. Dzisiaj mam znowu wolne, dzisiaj miałam wolne, wczoraj byliśmy cały dzień u mamy, czyli o tej godzinie już byliśmy u mamy od pół godziny mniej więcej, może przesadzam, 20 minut. Także wczoraj bardzo wcześnie byliśmy u mojej mamy, w końcu przekazaliśmy mamie prezent. Posiedzieliśmy z mamą cały dzień, powybieraliśmy jej parę rzeczy do domu, bo tam chciała sobie, powybieraliśmy. Jeszcze nie kupiliśmy, ale powybieraliśmy jej parę rzeczy do domu, bo chciała sobie już wybrać powolutku, obejrzeć jakie są w ogóle ceny, jakie są w ogóle możliwości wyboru różnych tam mebli, tam do przedpokoju kawałek wieszaka chciała kupić, tam lustro, szafę z lustrem do łazienki, firany, to było chyba najtrudniejsze, firany kupować przez internet. Dywan szybciej znaleźliśmy niż firany, bo bardzo ciężko znaleźć firany, bo my potrzebowaliśmy jakiś tam wymiar i jak się wklepywało nawet, nie wiem, na Allegro czy gdzieś, to wyskakiwały nie te w ogóle rozmiary i nie było już później tam żadnego wariantu do wyboru ani nic. No ale dobra, coś tam wybrałyśmy, coś tam jeszcze sobie mama wybierze do końca. Myślę, że tak lada dzień, lada niedługo, jak będziemy się widziały, to pewnie będziemy zamawiać. Już to wszystko, że sobie tak przemyśli te wszystkie swoje pomysły. Powiem Wam, że jest przepiękna pogoda. Tutaj tak sobie zaświeciłam małe światełko tak na okapie, żeby też nie budzić, bo Filipuś jeszcze śpi w ogóle, bo dzisiaj zostaje ze mną w domu. Ale tam tak wstaje słoneczko i to aż tak razi mnie wręcz ten wschód słońca, że aż przyjemnie naprawdę. A mamy bielutko na dworze. Jest bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale jest dużo śniegu. Drzewka są po prostu bielutkie, już wczoraj wieczorem sypało, więc już to się fajnie tak robiło. Więc jest już taki klimacik fajny, zimowy. No i co, dzisiaj jako, że mamy wolne, na pewno sporą część dnia poświęcę odpoczywaniu, bo jutro i pojutrze idę do pracy, więc chciałabym troszeczkę odpocząć, bo przypuszczam, że jak dzisiaj jest 10, to są wypłaty u większości osób. No i jutro pewnie ruszą na zakupy. A propos zakupów, dzisiaj z Filipkiem też na pewno będę szła na zakupy i na pewno będę szła do Biedry, bo będę chciała zobaczyć lakiery z Niuki, tę nową kolekcję świąteczną, powiedzmy, to tak mi się kojarzy ze świętami, bo pojawia się tam bordo brokat, zielony brokat, granat brokat, srebrny brokat, więc super kolorki i chciałabym dorwać może ten zielony brokat, może z bordem, to może nie, bo bordo już miałam, mam znaczy się, a ten srebrny mnie korcie, bo takiego srebrnego to ja nie mam. Więc zobaczymy, może wejdę do tej Biedry, jak Filipuś będzie się grzecznie zachowywał. A potem jeszcze muszę iść raz, że załatwić Pepko jedną rzecz, a dwa, że musiałabym już kupić w końcu te piżamy świąteczne i taki koc, który mamy odłożony. Taki super gruby, mięciutki, chyba za 50 zł, a to Wam pokażę, jak kupimy, jak przetargamy go z Filipem do domu. I tak samo te piżamy, o których tak teraz głośno. Także to na pewno. I co? No i na pewno dzisiaj Filipowi ubiorę kombinezon już taki zimowy, bo jak pójdzie w zwykłych spodniach, to przypuszczam, że no, zaraz będą mokre, będzie mu zimno, a kombinezonik to jednak kombinezonik. I zobaczę, obadamy później, jak wygląda sytuacja. Myślałam, że Filipuś wstał. Jak wygląda sytuacja z jakością, że tak powiem, śniegu, bo może weźmiemy sanki nawet. Więc zobaczymy. Wczoraj wieczorem już go wzięłam już sanki z garażu, żeby już mieć tutaj pod drzwiami, żeby nie musieć rano, na przykład dzisiaj, jakbym go jednak odprowadzała do przedszkola, żeby jednak na przykład nie brać tych sanek, nie musieć lecieć do garażu. Więc fajnie to. I co? I teraz ja sobie dopiję kawkę, poczekam, aż Niusiu sobie wstanie na spokojnie. Dzisiaj mam też w planie na śniadanie, albo takie po śniadaniu zrobić tam taki ala koktajl owocowy. Mamy tam jakieś banany, jakieś tam truskawki się odmroziły. Także tak zobaczymy, tak sobie dzień zrobimy dzisiaj. A potem jak już pozbierałam w końcu te rolki z papieru toaletowego, to chciałabym zrobić to, co sobie zaplanowałam, ale co, mimo że już mam tą ilość, którą chciałam mieć, to dalej zbieramy rolki, bo mam jeszcze jakiś tam pomysł na nie, ale to potrzeba bardzo dużo rolek, więc musimy pozbierać te rolki. Jeszcze pewnie kawałek czasu nam zejdzie na to, żeby pozbierać, także dzisiaj jeszcze sobie troszeczkę plastycznie, troszkę zakupowo, troszkę leniwie, troszkę zdrowo, bo owocki, więc no cały dzień przed nami, a jeszcze potem chyba po pracy, nie wiem czy od razu po pracy, czy dopiero wieczorem, Krzysiek idzie na imprezę taką ala integracyjną z pracy, więc właściwie dzisiaj mamy cały dzień, calusieńki dzień dla siebie z Filipkiem, więc zobaczymy jakie będą humory.
ćwiczy Fifi, nie będzie tutaj żadnych humorków w stroju, bo on zawsze jest inny u mnie. U mnie, ze mną jak jest, to jest taki bardziej, no mniej posłuszny. O, tak to nazwijmy. Nie mam aż takiej siły przebicia, albo po prostu jestem za miękka. Także dobra, nie przedłużając, pijemy kawę, sprzątamy coś tu. Nie, najpierw śniadanie zrobimy. Śniadanie zrobimy, poczekam aż Niusiu wstanie. Także słyszymy się niedługo. Dzień dobry, po raz kolejny witam Was z moim tutaj ciasteczkowym pierniczkiem. Tutaj również moje ciasteczkowe pierniczka, czy jak to się tam nazywa fachowo. Ja już troszeczkę przyodziałam dzisiaj świąteczne ozdoby na szyi i na uszach, także jakieś tam tutaj kolczyczki świąteczne. Filipowi włączyłam właśnie przed chwilą jakiś kawałek bajki, bo zrobiliśmy już koktajl, Filip już skończył, ja tu jeszcze troszeczkę mam. Wyszedł przepyszny, muszę się pochwalić, naprawdę wyszedł przepyszny, a to pewnie dlatego, że Filip mi pomagał. Filip mi pomógł, Filip sobie mieszał go, a ja właściwie tylko dodałam owoce, cukier i Filipek resztę wymieszał, więc fajnie, bardzo szybko nam poszło, bardzo sprawnie. I co? Jak już mamy już po 12, to zaraz zabierzemy się za drzewka. Zabierzemy się za drzewka, żeby tutaj nie marnować nam czasu. Potem zrobimy obiadek. Jeszcze nie wiem, co na obiadek. Coś wymyślimy. Po obiadku zaczniemy się już zbierać do wyjścia i już wiem, to jestem właściwie pewna, że nie będę mu zakładała dzisiaj kombinezonu, mimo że śnieg jest, ale on jest śnieg tam gdzieś na trawie, na uboczu. Ulice, chodniki właściwie już są czarne, bo odśnieżone i pewnie dlatego, że jest plus 2 stopnie na dworze. Więc to się nie utrzymało niestety za bardzo. Troszeczkę już się topi, więc tutaj nie będzie sensu kombinezonu. Bierzemy zwyczajnie śniegowce, spodnie, kurtkę i tam cała reszta. Bez kombinezonu. No, także to będzie szybki szpil. Teraz dopijam swój koktajl, biorę się za drzewka i tak naprawdę pokażę Wam potem, jak zrobimy efekt końcowy, oczywiście, jak najbardziej. Także do potem! Witajcie kochani, po południu. Przychodzę do Was z takim króciutkim mini holem zakupowym, bo tak jak Wam mówiłam już wcześniej, byłam dzisiaj na zakupach w Pepco i chciałabym Wam tutaj przedstawić kilka rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Cztery rzeczy były nieplanowane, cztery rzeczy były planowane, więc równiutko wyszło. W sumie 5 rzeczy było nieplanowanych, no ale tak wyszło. Cóż zrobić, więc tak, najpierw zacznę od takich Filipkowych rzeczy, ponieważ on już bardzo chce się nimi bawić. Dostał ode mnie tak wynagrodę za dobry dzień, naprawdę za fajne zachowanie, za dobry dzień. Dostał tak Hot Wheelsa, którym już się bawi, dostał takie klocki, blocki. Fajna firma, bo to jest taka imitacja Lego. I oczywiście policjant idąc w śladem Lego, który dostał, więc tutaj też mamy blocki. To jest niby 6+, ale myślę, że sobie śmiało poradzi zadyszkę, więc fajna rzecz. Dostał autko Hot Wheelsa, tak jak mówię, którym się już bawił. I taka kostka w ogóle przyszła dzisiaj chyba w dostawie, dzisiaj bądź wczoraj. Kosteczka taka zwykła, normalna, za 5 zł, ale ją jak się rzuci, uderzy, to ona świeci na czerwono, niebiesko. To by policja. Też za 5 zł, więc fajna taka mała rzecz. I to takie Filipkowe rzeczy, takie gifty malutkie. Sobie wzięłam takie małe ozdóbki, kolczyczki. Takie o. Bo mam serię taką na kółeczka. Tutaj mam prezencik, bombeczki i chyba Mikołaja bodajże wiszącego, czy czapkę Mikołaja. Teraz wzięłam sobie takie pojedyncze. Też jeszcze chyba w tamtym, czy może z 2-3 lata temu wzięłam sobie jeszcze takie właśnie Mikołaje. Też takie gwiazdeczki, to co już tutaj się powtarza. I tu jeszcze jest reniferek, ale ten reniferek jest mniejszy, bo w tamtym roku, jak kupiłam, bodajże w tamtym roku, to też był renifer, ale on jest taki duży i mam wrażenie troszeczkę przeszkadzający. No i przechodzimy do rzeczy ostatniej, która była nieplanowana, aczkolwiek chciałam kiedyś je wziąć. Są to leginy, zwykłe damskie leginsy, czarne oczywiście, jak najbardziej, tu już tu jakiś cicik się przyczepił, ale one są, nie są takie cienkie, tylko one są już takie ocieplane, więc jak będzie chłodniej, czy coś właśnie na taką pogodę tam gdzieś pójść, może na coś, jakąś koszulę do tego założyć. I one są za 2 dyszki, więc fajne takie. Fajna cena przede wszystkim. Więc to jest to, rzucimy tam. I zacznę, nie wiem od czego zacząć, czy od
tego czy od tego? Zaczniemy od koca. Te siatki wyciągam. Koc świąteczny. Pierwszy nasz chyba świąteczny koc, który mamy. Jest taki szary, pasujący do wszystkiego, jeszcze nie wypakowany. I on ma taki wzorek. No taki po prostu, takie śnieżynki i gwiazdeczki. Misiaty, bo taki polarek ma świetny pod spodem, jest bardzo ciepły. No i tutaj w sumie Krzysiek mnie namówił na niego. Więc sobie go wzięliśmy. Jeżeli chodzi o rozmiar, to on ma 1,50 m na 2, więc nie jest najmniejszy, nie największy, więc fajny. A przede wszystkim bardzo milusi, będę musiała go już, dzisiaj już do prania wrzucę go, żeby już się tam sobie sechł. I rzeczy, które, po które szłam, czyli to, co teraz są, jest na topie chyba w reklamach telewizyjnych, jeszcze leci. Ja już to jakoś spróbuję złapać, czyli piżamy. Piżamy, zestaw piżam. To jest damska, męska i dziecięca. Pokrótce Wam je pokażę, bo one są przepiękne. Wszystko jest seria oczywiście z Disneya. Filipuś ma taką z Kubusiem Puchatkiem. Taka schudziutka z Kubusiem Puchatkiem. I gacioszki również z Kubusiem Puchatkiem. Oczywiście jak zawsze mam wrażenie, że gaciochy w Pepco na niego są zawsze za duże. Więc zobaczymy, może będzie miał troszkę za długie je, a gumkę najwyżej jakoś tam ściągniemy. A bluzeczka myślę, że będzie dobra i ta piżamka chłopięca była za 20 zł. Więc coś takiego. Fajne, przepiękne. Oczywiście też już ląduje dzisiaj w praniu. Teraz wersja męska z Disneya. Kartki trzeba zdjąć. Wersja męska. Taka oto bluzka. Mam nadzieję, że dobry rozmiar wzięłam. Teraz tak się zastanowiłam. Tak, dobry. Żeby nie było potem. Taki taka wersja z osiołkiem, z kłapouszkiem. Śliczna. Piękna jest. Z tyłu nie ma nic oczywiście, ale z przodu jest kłapouchy w czapeczce i jest napisane "Is Christmas over yet?". Oczywiście ze znakiem zapytania. A gaciochy również w osiołki. Także też fajna, też sprawdzę, czy rozmiar jest dobry, żeby nie było. Tak. O, Filipka nie sprawdziłam. Już sprawdzam. Tutaj 122, 128. 122, 128. Bo się zdarza różnie, klienci niestety przemieniają. No i wersja damska. Ruczuj, zostaw mój stojak. Siesio. Kolejna kokardka i piżamka damska, taka oto to, też osiołek, długi rękaw, oczywiście wszystkie piżamy mają, taki osiołek, tu jest napisane co? Wishing you a holly jolly Christmas, taki po prostu, taki osiołeczek i gacioszki również w osiołeczki. Takie troszeczkę inne niż u faceta, bo u faceta jestem taki leżący. I tyle, kochani. Tak szybciutko. Bardzo szybciutko, naprawdę. Pokrótce. Oczywiście jestem zadowolona z zakupów z Pepco, jak to ja. Zawsze. Tak więc do zobaczenia jeszcze potem. Kochani, dobiegliśmy do wieczora. Mamy godzinę 18.40, prawie 5. 18.43. Wróciliśmy z Filipem. Zrobiłam Wam ten haul zakupowy. Z Pepco tam kilka rzeczy miałam kupować i kupiłam, kilka rzeczy nie miałam kupić i kupiłam. Naprzemiennie ze mną słychać troszeczkę mruczusia, który wziął się za jedzenie. Pobawiliśmy się dzisiaj kreatywnie, wrzucę Wam też kilka fotek tych kreatywnych, co dzisiaj takiego wymyśliłam. Podpatrzone na jakimś kanale, na jakieś zdjęcia, coś tam gdzieś było to widziane, widziałam to. Stąd mój pomysł, żeby jednak tak się uczyć cyferek. Dla Filipka, aczkolwiek zatrzymaliśmy się na cyfrze 12, bo więcej rolek nie mam, więc będziemy dalej zbierać rolki z papieru toaletowego. I co, jako że już zbliża się 19, zrobimy powolutku kolację. Filip jeszcze poogląda sobie troszeczkę bajki. Albo kąpiel najpierw, albo kolacja najpierw, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności. Gdzieś tam w międzyczasie zmontuję dla Was ten filmik. Też sobie zrobię pewnie kolację i czas się zbierać niedługo do spania, bo, znaczy może niedługo, nie że za pół godziny, ale czas iść spać, ponieważ myślę, zobaczymy jak to będzie, że dość intensywny weekend będzie. Właśnie, przypomniało mi się. Miałam iść jeszcze do Biedronki, byłam w tej Biedronce
I chciałam znaleźć lakiery, te brokatowe z Niuki, ta nowa kolekcja świąteczna, no ale niestety oczywiście nie znalazłam. To nie znaczy, że nie było, bo niestety oni mają tam czasem tak poukładane, że tam się odnaleźć to po prostu już można Nobla dostać. Tak, akompaniament tutaj mam jeszcze oczywiście przy okazji. I co? I to oczywiście nie znalazłam, tak jak mówię, to nie znaczy, że nie było. Może gdzieś nie widziałam, może jeszcze będą, zobaczymy. I co, zaraz powiem, że pranie, w sumie pranie, to wrzuciłam tylko ten koc z hola i piżamy wrzuciłam też do prania, żeby one już były przeprane, żeby sobie schły, żeby na weekend już sobie ubrać świąteczne piżamy i rozłożyć świąteczny koc na łóżku. Co, mroczuśku, przeszkadzasz? Dobra, kochani, dzięki bardzo za dzisiejszy dzień. Był bardzo długi ten dzisiejszy dzień, mimo wszystko. Nie wiem, jak długi będzie ten vlog. Mam nadzieję, że nie zanudzę Was. Zachęcam do zostawiania lajków po obejrzeniu filmu i widzimy się w niedługim czasie w kolejnym filmiku. Pa!